Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu najświętszej nowej Pannie przeciwną pomoc i ochronę. Spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna bezpieczeństwem. Tę modlitwę kierujemy przed Boży tron w roku szczególnym wydanym, które przeżywamy w Kościele powszechnym, naszym polskim Kościele także, naszej ojczyźnie wreszcie. Konstytucja 3 maja z pewnością należy do tych kart historii naszej ojczyzny, które warto wspominać i przypominać. A w preambule owej konstytucji takie zostały zapisane słowa przed naszym przodkiem. Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynej, uznając iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zapisane, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego Pana, a chcąc korzyść spory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która sam sobie zima, wolni od krępującej obcej przemocy nakazów, celiąc Bożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc na błogosławieństwo, na wdzięczność wczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo grzeszczu, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ocalenia ojczyzny na wszystkich granic, z największą sprawością Ducha, niniejszą konstytucją uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za nieruszoną deklarujemy. Jak długo obywatele Rzeczypospolitej traktowali swoje państwo jako dobro wspólne i byli dla niego gotowi poświęcić swój własny, partykularny interes, tak długo ustrój ten dobrze funkcjonował, zapewniając nam należyte, bo poczesne miejsce w ówczesnej Europie. Kiedy jednak ci obywatele zaczęli przekładać nad dobro wspólne własne korzyści, szczególnie te materialne, płynące z reprezentowania interesów obcych potęg, ten ustrój okazał się niewydolny, a państwu zaczęło grozić unicestwienie. Konstytucja 3 maja była wielkim aktem determinacji przywrócenia prymatu dobra wspólnego nad interesem prywatnym w naszym życiu publicznym. Ładuj! Salwą! Ładuj! Salwą! Major Wojciech Pinkiel. A za nim kompania honorowa
Wojska Polskiego, wystawiona przez pierwszy batalion kawalerii powietrznej z Leśnicy Wielkiej na czele kompanii dowódca porucznik Paweł Gil, za dowódcą poczet sztandarowy, dowódca pocztu podporucznik Tomasz Wasica. Brawo! Pierwszy symbol naszej wolności, pierwszy symbol, kiedy dobro państwa, dobro obywateli mieliśmy na pierwszym miejscu. Wtedy właśnie twórcy Konstytucji 3 maja mieli to na miejscu. Z drugiej strony byli zdrajcy, sprzedawczyki, którzy latali po obcych, żeby to nie było dobro obywateli, żeby to nie było dobro ojczyzny. I dzisiaj, oprócz tych naszych głównych uroczystości, gdzie modliliśmy się w intencji właśnie twórców Konstytucji 3 maja, przyszliśmy do pierwszego obrońcy, który pierwszy stanął w obronie w powstaniu kościuszkowskim właśnie Konstytucji 3 maja. Ale dla nas, dla pokoleń mojego, dla pokoleń moich dziadów, pradziadów, to był symbol dążenia do wolności. Bo to była pierwsza konstytucja, która dawała wolność obywatelom, dawała podmiotowość państwu i naród był suwerenem. Co niektórzy suwerena sobie szukali w Moskwie albo w Prusach. Dzisiaj po 225 latach warto cały czas to, co Ojciec Święty też powtarzał. Wolności raz zdobyte nie mamy na zawsze. Nasze pokolenie o tą wolność codziennie musi walczyć. I kogo udało się tutaj zgromadzić pod pomnikiem Tadeusza? Tu przychodzi środowisko, które zostało skupione w Komitecie Społecznym imieniem Grzegorza Palki naszych rocznic i świąt narodowych. I symbolicznie kiedyś robiliśmy tu przemarsze, pochody. Dzisiaj przyjeżdżamy wspólnie, UPO, przyjeżdża Solidarność, przyjeżdżają środowiska niepodległościowe, składamy tu wiązankę. A 11 listopada już wiem, że na pewno jak co roku będziemy szli do kolejnego naszego bohatera narodu polskiego, do marszałka Piłsudskiego, który on II Rzeczpospolitej przywracał wolność i tam pójdziemy 11 listopada podziękować. A 3 maja zawsze tu, u tego, który pierwszy stanął w obronie Konstytucji, która dawała Polakom jako suwerenowi, jako narodowi prawa i obowiązki i przywileje.